Siemanderko, witamy Was serdecznie w naszym pierwszym crossfitowym filmie. W sumie długo zastanawialiśmy na tym, żeby założyć ten kanał youtuberski i dołączyć do grupy poszukiwaczy, których znamy. Odkrywca Żbik, Mister Lony czy Adi Wejherowo. Nie sposób o Tobie nie wspomnieć, bo to Ty jesteś inspiracją do tego, żeby ten filmik rozpocząć. Twoje, kurczę, zaangażowanie, pasja, Twoja petarda, którą przesyłasz w filmie do ludzi, jest tak duża, że my też chcemy tą petardę z Tobą tworzyć. To są nasze początki. Jesteśmy ze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego Grossus. Ram pa pam. Działamy też z lubelską grupą poszukiwaczy. W lubelskiej grupie poszukiwaczy nakręciliśmy dwa odcinki poszukiwaczy historii z Olafem Popkiewiczem i Sebą Witkowskim. Pozdrawiamy Was serdecznie, zapraszamy Was do oglądania. Oczywiście fajnie będzie, jeżeli zasubskrybujecie kanał, jeżeli polubicie ten filmik. No i dzielcie się z nami poszukiwaniami, my też będziemy udostępniać to, co trafiamy. Przede wszystkim śledźcie Facebooka, Hrubieszowskie Stowarzyszenie Grossus. Nie tylko poszukiwaniami się zajmujemy, ale też współpracą z instytucjami muzealnymi, z archeologami. Głównie to dla nich pracujemy, dla nich odkrywamy nowe tereny do badań archeologicznych i tym podobne. Słuchajcie, żeby ten filmik zaczął się konkretną petardą, jak to mówi Adi Wejherowo, to na początku ruszamy z konkursikiem fajnym. Do wygrania są świetne przedmioty związane z regionem lubelskim. Są to książki o żołnierzach wyklętych, książki o zniszczonym Lublinie, czy też oryginalna moneta Zygmunta III Wazy, półtoraczek, a także oczywiście nasze gadżety promocyjne z Grossusa. A wszystko to spakujemy w fajną torbę Nocten Macro Detektor od Arka Gorączewskiego z Green Camo. Także zapraszam do oglądania, śledźcie nasze wydarzenia, hej! Zaczynamy, kciuki dla Was. Kamil już poszedł w ogóle tam do krówek, chyba tam coś odnajdzie, a my jedziemy, no, bierzemy wykrywacz i rozpoczynamy poszukiwania. Już mamy jakiś malutki, fajny, drobniutki sygnałek. No i mamy kuleczkę. No, kuleczki się często tutaj trafiają z racji tego, że był duży ostrzał artylerii, a ta kuleczka jest z tak zwanych szrapneli. Tutaj mamy też fajny kolorowy sygnałek. Zobaczcie, kurczę, zobaczcie. No, początek poszukiwań. No i rzeczywiście ten region sprawdza się pod względem pierwszej wojny. Patrzcie. To jest zapięcie od paska do pikielhauby. To fajnie szło przy pikielhaubie, tutaj był pas. To jest ewidentnie pruskiego żołnierza z okresu I wojny światowej. Chodźmy tam do Kamila, zobaczymy, co on tam robi. Spójrzcie, jaki tu jest rejon. Tam jest las, w którym toczyły się zakrojone bardzo duże walki pierwszowojenne. Tu stoi nas dzik. Zasuwajmy do Kamila i razem tam rozpocznijmy poszukiwania, co tam się dzieje. Dobra, tam jest Kamilek. Kamilek już sobie tam ryje elegancko, zdrowo. Tutaj, zobaczcie, jest taka góreczka i na tej góreczce sporo się fajnych fajtów trafiało. Fajnych przedmiotów związanych z Wielką Wojną, ale także i po części ze średniowieczem. Bo tutaj średniowieczne domeczki jakieś tam stały, widać to po ceramice, która wszędzie zalega. O, a propos ceramiki, zobaczcie. To jest właśnie ta ceramika, kawałek garnuszka. I na podstawie takich garnuszków, to jest siwak tak zwany, i na podstawie tego wiemy, że to jest młody okres, czyli średniowiecze. A tutaj z kolei mamy pocisk, pocisk od broni tempołukowej, pierwszowojenny, charakterystyczny dla Rosji Carskiej, dla Mosina. Fajne znalezisko, świadectwo toczących się tutaj walk oczywiście. Zobaczymy, może jakieś boratynki wyjdą. Tutaj właśnie dużo boratynek. Sporo rzeczy zgłosiliśmy do muzeum. Ze wszystkich poszukiwań piszemy sprawozdania. One trafiają. O, już Kamil tam gwizdże. Co już tam wydybałeś? Zobaczcie, kurczę, ale wspaniała moneta. No nie uwierzycie. To jest właśnie to. Z jednej strony jest korona, a z drugiej strony jest orzeł. Mały srebrny denarek. No i właśnie, widać średniowiecze. Jesteśmy. Piąteczka, Kamilek. I gratulacje, piękny denarek. Dobra, jedziemy. Dogonimy Kamilka zaraz tutaj. Tu jest piękny sygnał, powiem Wam, naprawdę. Ale to, to jest też pocisk tempołukowy. Do kieszonki sprzątamy, czyścimy.
Każdy ziom zbiera złom. Piękne, szerokie paski. W ten sam raz po to, żeby się przejść. O, tutaj znowu ceramiczka leży. Oj, wysoki sygnał, piękny, naprawdę. Piękny, wysoki sygnał tu mamy i już wyszło, powiem wam, bo słyszę po sygnale, że jest na wierzchu. Ale to kuleczka. Kolejna kuleczka ze szrapnela. Tu kabilek sobie tam coś szuka. O, coś ma malutkiego. Przyczaimy, co on tam wykopał. Blaszka. No, tu jest jakiś duży sygnał, ale kolorowy. A tu jest kolejny sygnał, więc zaraz go... Chociaż ten już wyszedł, to tego może najpierw zobaczymy. O! No, patrzcie. O, cholipka, to jest treberko. Ja już... Nie, chociaż... Zaraz zobaczymy, czy to nie jest... Boratynka, proszę państwa. No i mamy, proszę państwa, boratyneczkę. Fajnie, ślad tutaj średniowiecza. Ale to nie jest jedyny sygnał, który... Patrzcie, tu jest jeszcze jeden sygnał. A jeszcze tego dużego, żeśmy nie wykopali. No i mamy kuleczkę, tutaj mamy kuleczkę. Tu blisko kamień sobie też coś tam kopię. A to nie jest jedyny sygnał tutaj. I szukamy, o jest kolejna kuleczka, ależ tych kuleczek. No jak sadzili tutaj, pociskami były okopy. O, tu jest kolejny piękny sygnał. I pokazuje mi, że jest o w tej grudzie. No i patrzcie, jest, kuleczka się wyłania. Patrzcie, łuska. Łuseczka, o fajnie podzielona nawet. Jest tutaj widoczna data. I jest to data 1912. I jest to łuska pruska z Mannlichera. Bardzo fajna. Tutaj sygnałek troszkę głębszy. O, guziolek, gaciolek. Mamy guziolka, gaciolka. I już kolejny sygnał. No ależ to jest pole, patrzcie. Ile my tu jesteśmy? 15 minut. I nie zanosi się na to, że to koniec. Tu mamy jakiś sygnał. Dobra, bierzemy pinpointerka. Penetratora dziurek. Jest, patrzcie, kulka w środku siedzi. Tu jest jakiś fajny sygnałek. Przynajmniej fajnie dudni, ale... Ale to kolejna kula! O, tu jest fajny sygnałek, blisko fasolki. I ten fajny sygnałek jest w tej grudzie. Tutaj, tutaj. Gdzie jesteś? O. O, jest, patrzcie. Widzicie? Ale superaśna monetka, patrzcie tu. Boraksa się wkleiła. Lum. I mamy kolejną boratynę. Jaka piękna, patrzcie. To jest boratyna, która ma orła. Dołek zakopany. Patrzcie. O, patrzcie, tutaj widać pięknie. O, jest łuseczka, o, ale patrzcie, jaka duża. I to też jest, to jest łuska z kolei z Mosina. Rosja carska, Mosin, chociaż wiecie, no zdobyczną broni też się używało, tak? Także może to i jest Prusaczek to wystrzelił, ale rzeczywiście jest to ślad toczącej się walki. 1915 rok, lipiec, tutaj właśnie duże dwie armie się sparły. Jedziemy dalej. Patrzcie, tutaj mam fajny sygnałek. A zobaczcie, co jest obok. Tu jest fajny sygnał, nie? W tym miejscu, a tutaj patrzcie, co leży. Zobaczcie, jaki ceramik konkretny. O, piękna ceramika. Też siwak, czyli ceramika średniowieczna.
grzebanko. Palcem, grzebalcem. O, 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 o. I co my tu mamy? Mamy tu dwa nic. Słuchajcie, co jeszcze mam miałem mówić? 25 września w Nasutowie lubelska grupa poszukiwaczy, której jestem członkiem, organizuje zlot. I ten zlot ma zawsze wspaniałe nagrody. Ale ciepło, nie? Co tam trafiłeś? Jakieś coś. Duży stalowy sygnał. O, jest. Patrzcie. Spodek. A wiecie, od czego to spodek? To jest wyrzutnik od pocisków właśnie tych szrapneli. Tutaj szła taka wiązka. To było na samym dnie, pod trotylem i to wypychało od inicjacji trotylu kulki, które są tu wszędzie rozsiane po całym tym pięknym terenie. O, zobaczcie, piękny jest teren, naprawdę. Tam Kamil sobie kopie. Dzik stoi. Tutaj jest taki ciek wodny na dole, o tam jest ciek wodny. A tutaj na tej górce stał kiedyś dwór, także w okolicach tego dworu też mogą być fajne przedmioty. Dobra, jedziemy dalej. O, żeśmy wystali monetkę jakoś może czy coś. Fajny sygnałek. Nie, żeśmy kulkę wystali. Kuleczkę. Co tam jeszcze? W naszym rejonie działa Grosik. Też go pozdrawiamy. Paweł. No i co? Słuchajcie. Zapraszam was do konkursu. A właśnie, no nie powiedziałem, jakie są zasady tego konkursu. Z racji tego, że jest to pierwszy filmik. No to bardzo was proszę, zasubskrybujcie nasz kanał. Bardzo was proszę, polubcie ten filmik. I napiszcie w komentarzu Grossus. O, tu nie trzeba kopać, tu jest kula na wierzchu. Grossus w komentarzu, subskrypcja, like i będziemy losować. Po 5 dniach od opublikowania będziemy losować zwycięzcę tego konkursu. Nagrody są naprawdę bardzo fajne. Dobra, jedziemy. O, znowu ceramiczka tu leży, tutaj pod cewką, zobaczcie. No jest tego troszkę, domy stały. Więc trzeba szukać, próbować. Tutaj jest stare takie, tu jest stare jeziorko. No, na wzgórku stały domy. Jeziorko może nawet dotąd było, do połowy tego wzgórka kiedyś. Teraz są takie, widzicie, zarośnięte. No kiedyś to ludzie uprawiali, tak? Czerpali z tego żywność, czerpali z tego wodę. A nawet i pranko robili jakieś, także... To się wszystko zmienia tutaj. O, łuseczka jest. O, to jest łuseczka mauzerowska, fajna. Łuska z Mauzera. Tu jest data 1916, bo jest 16. No i co? I wiążemy to oczywiście z Wielką Wojną, nie? Z Prusakami. Oni tutaj stacjonowali, działali. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale na pewno jakoś to wyjdzie w praniu. No to jest pierwszy filmik, pierwsze koty za płoty. Fajny filmik ma Mr. Lony, naprawdę. Super to wszystko zgrywasz. No Adi, ty to masz taką petardę w głosie. Tak się was miło ogląda, Dzika i wszystkich twoich współtowarzyszy kopania. No, że to jest po prostu, na, jak to ty nazywasz, na petardinie jest petarda. Czarne kciuki wymiatają. O, patrzcie, jest. Patrzcie, odłupuje powoli. Patrzcie, jaki moniak. Ale superaśnie. I to jest, proszę państwa, ja już widzę, że to jest szeląg. Ja nie wiem, jak tutaj kamerka wyłapuje. Bo to jest, mówiłem, pierwszy filmik. Ale tutaj jest też też jest orzeł, czyli to jest szeląg korony Jana Kazimierza. 1664 na przykład daty takie tu się pojawiają. No. Słuchajcie, swoją drogą, a propos boratynek. No trafiliśmy boratynki w tamtym roku. Pierwsze boratynki wytrafiliśmy gołym okiem. Po orce po prostu leżała sobie moneta, patrzymy. I zaczęliśmy tam szukać z wykrywaczem, żeby sprawdzić, czy tych boratynek nie ma więcej, bo pierwsza boratynka, którą znaleźliśmy, miała charakterystyczny grynszpan zielony, a to jest taki tak zwana patyna skarbowa, czyli moneta od monety koroduje. No skoro jedna to miała, no to znaczy, że musiała być przyklejona do tej drugiej, więc rozpoczęliśmy poszukiwania dla muzeum w Hrubieszowie. No i wyobraźcie sobie, trafiliśmy przepiękną
przepiękny garnek gliniany, który był wypakowany tymi monetami. Było ich dokładnie 351 i są one w muzeum na wystawie. Warto odwiedzić nasze muzeum. Dużo jest tam zabytków, które przekazaliśmy, co nas bardzo cieszy. Cieszy nas, że ta współpraca jest taka otwarta i że razem możemy działać w słusznej sprawie. Archeolog z poszukiwaczem. Ta współpraca przynosi nam po prostu bogactwo regionu. Pokazuje, co tu się działo i... O, jest, patrzcie. Mamy tu moniaczka fajnego, który wyskoczył. O, ho, ho, proszę Państwa, ja cię pierdzielę. Boże kochany, czy wy to widzicie? Ale petarda. No jaki denar w ogóle. Czy pół grosz to jest chyba. Ależ to jest petarda, ja go lekko przemyję. Patrzcie jaki orzeł, jakie srebro duże. No kurczę. No powiedzcie mi, czy na pierwszych poszukiwaniach jest korona. Dobra, już nie będziemy trzeć. To są właśnie te poszukiwania. Zobaczcie, to jest ten rejon. Miejsce spiszemy na GPS-ie. Zaznaczymy to miejsce centralnie, no i zgłosimy to. W sprawozdaniu pójdzie, że trafiliśmy takie piękne monety, które trafią na wystawę do muzeum w Hrubieszowie. Jest petarda. Idziemy do Kamila się pochwalić troszkę. Ależ to było super. Dobra, słuchajcie, spisałem na miarę z GPS-a. Tu jest coś płyciutko, bardzo coś bliziutko. O, wyskoczyło, patrzcie, zachodziłem palcem, tutaj w ziemi było. Ale to blaszka jest ocynkowana, prawdopodobnie skrzynka amunicyjna z okresu Wielkiej Wojny. Jaki ja jestem, kurczę, podniecony tym znaleziskiem. No nie sądziłem, że na pierwszym filmie my tyle rzeczy odkryjemy, jejku kochany. O, chłopy. To jest to, co trafił Kamil. To jest... Patrzcie. Denarek. Koronę widać z jednej strony, a z drugiej strony jest orzeł. Ależ te denarki są malutkie. Zobaczcie nam paluszka. Ale piękna. No i co? Zaznaczamy miejscówę i zgłaszamy. Kto wie, może tu skarb jakiś na nas czeka. Denarkowy. Kamil na robocie. O jest, patrz. Monetka. Pół monetki w sumie. Pół boratynki. Pan żeś kopnął. I fajran, schodzimy pod naszego dzika terenowego i zaraz przedstawimy to, co udało nam się dzisiaj odkryć. No i dobra, nadszedł czas podsumowania. Zobaczcie naprawdę, ile tych kuleczek jest. Zobaczcie, Kamil nakopał całą masę kulek, różności tego wszystkiego. Fajnie, że to wszystko zbiera, jak to mówią, każdy ziom zbiera złom. A teraz zobaczcie, jakie moniaki nakosił. To jest dopiero petardinio. Tu są trzy małe denarki, wrzucimy ładnie zdjęcia później. Guziolka trafił, Rosji Carskiej, widać tutaj orzełka, ale coś słabiutko. No i boratynki, cztery boratynki, 4,5 w sumie, nie zapomnijmy o najważniejszym, jego takim skromnym zębie. A mi się śmieje. Dobra. A teraz ja się pochwalę. Ja też oczywiście kuleczki, amunicja, w sensie, że pociski od łusek, łuseczki, boratyneczki, ta piękna klamra z brązu, która nas zaszczyciła swoją obecnością w dniu dzisiejszym. Co tam jeszcze mamy? No mamy oczywiście, to na samym początku trafiliśmy, paseczek od paska, od pikelhauby, zapięcie, tak, do skórzanej pikelhauby pruskiej. Też fajny przedmiot. No ale tutaj to jest w ogóle już pozamiatane, kurde, to jest już, grubasy są na najwyższym poziomie. Mamy tu boratyneczkę jeszcze jedną, dołączamy do ekipy szelongów Jana Kazimierza. No i zobaczcie, zobaczcie tego denara. O, słodki rabarbarze, rzućmy go tutaj na naszą pieczątkę stowarzyszeniową. No i denarki, denarki trzeba leciutko umyć, ale są naprawdę konkrety. Piękne to są monety. No i co, dziękujemy za
za to, że nas oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód. A seria tych filmów będzie zwała się Znalazłem w gruncie rzeczy. Cześć! No weź, pomachaj, nie bądź dziad.